Witam serdecznie, moi drodzy, a więc porozmawiamy sobie o aspekcie wielkiego resetu w odniesieniu do wahadła, w odniesieniu do tego, że wszyscy pochodzimy z jednego źródła, czy te istoty super korzystne, czy te istoty super średnio korzystne i te różne inne, bo wszyscy jesteśmy z jednego źródła, wszyscy pochodzimy z jednego źródła, wszyscy przyszliśmy z jednego źródła i wszyscy do niego wrócimy, nie? Więc każdy ma swoją rolę do odegrania. I wszystko jest potrzebne. Każdy jest potrzebny, każde działanie jest potrzebne i każde działanie, które się wychyla, jak to powiedzieć, zbytnio w jedną bądź w drugą stronę, bo zakładam tutaj, nie zakładam, tylko no, tak na tym bazuję, że nie ma dobra i zła, nie ma nagrody i kary, wszystko jest jednym i tym samym, tylko ma dwa skrajne końce i to zależy od nas, co wybieramy. To zależy od nas, na którym końcu siedzimy. Zależy od nas, jaką perspektywę zakładamy. Czy jesteśmy ojojoj, mega uciśnieni, biedni i nic nie możemy zrobić. Czy jesteśmy wolni, niezależni, świadomi, rozwijamy się, wychodzimy ze swoich ograniczeń. I to zależy od nas, nie? No i skoro wszyscy jesteśmy, nie, tu nie idziemy. Skoro wszyscy jesteśmy, żeby nie wiało może za bardzo, wszyscy jesteśmy z jednego źródła, no to moi drodzy, wszyscy do tego wrócimy i każde działanie każdego człowieka, każdej istoty jest wpisane w źródło, czyli tak jakby, chwila zobaczyć, czy nie wyłączyło nic, nie, czyli tak jakby Bóg, Wszechświat, źródło doświadcza sobie wszystkiego, ponieważ rozproszył się na miliardy kawałków i chciał doświadczyć różnych perspektyw. No i proszę bardzo, to jesteśmy my, doświadczamy, przeżywamy i staramy się to, jakby to powiedzieć, zbalansować. To jest oczywiście tylko i wyłącznie moje zdanie. Staramy się to zbalansować, no bo jeżeli robimy wychylenie, jak już mówię, za bardzo jedni chcą rządzić, załóżmy, nie? Te różne niech będzie gady, różne inne istotki, różne sztuczne inteligencje, różne wszystkie te istotki, które gdzieś tam boją się powrotu do tego źródła, do Boga, no bo wiedzą, że trochę gdzieś tam delikatnie namieszali, no i narobili troszeczkę przepału, za co będzie trzeba gdzieś tam wyrównać, to zbalansować, no bo jeżeli ktoś się wychyla w jedną stronę, no to w drugą stronę później będzie to powinien, żeby się sam siebie do porządku doprowadzić, zbalansować, nie? No i zobaczcie teraz te wszystkie ludki, które na świecie, no nie ludki, no bo to są tam, no mówię, różne rzeczy tam w ich ciałkach siedzą, w ich pojazdach, wiemy tak samo o różnych klonowaniach, o różnych innych rzeczach, no ale to już nie ma co się na tym skupiać. Te ludki niektóre po prostu gdzieś tam bardzo chcą kontrolować, bardzo chcą wszystkim mówić, co trzeba robić, czego co można, czego nie można. No i oni troszeczkę przeginają w jedną stronę, nie? Później znowu niektórzy już pływają, już gdzieś tam są w różnych fajnych miejscach, no i gdzieś to też balansują. Ja uważam, że jednak też po to dostaliśmy te życia tutaj, aby sobie też doświadczać, aby gdzieś też się rozwijać, aby też przechodzić pewne schematy, aby rozwijać siebie i odkrywać siebie i móc osiągnąć swój najwyższy potencjał w tu i teraz, w tym danym życiu, nie? Grzebanie w przeszłości, wybieganie do przodu, no to nie jest tu i teraz. Bo mówię, no to jest, jakby to powiedzieć, z poziomu ego. Ego się boi, tutaj nasza główka. Ego się boi, co będzie jak umrzemy, co będzie jak odejdziemy, co będzie jak... Co będzie właśnie, co będzie i co będzie. Ono będzie to, co zrobisz teraz. Nie to będzie to, co się stanie w przyszłości, ani w przeszłości, tylko to, co się stanie teraz. Więc mówię, jak za bardzo chcemy kogoś kontrolować, dociskać komuś śrubę, bo jedna strona uważa, że powinno być wychylenie w lewą stronę patyka, no to ludzie, którzy gdzieś tam się ogarniają, rodzi się w nich jakieś kurde, ja tak nie chcę, mogę wybrać inaczej, nie muszę się pod to podporządkowywać, tak? I ludzie, jedni walczą, walka może nie jest najlepszym rozwiązaniem, wydaje mi się, że tutaj można jakąś granicę postawić, tak? Że po prostu świadome powiedzenie, nie, dziękuję, ja się z wami w tą gierkę nie bawię się tu w kontrolę świata, nie bawię się tu w żadne wojenki, nie bawię się w przeciąganie liny, siemano, róbcie sobie swoje. Kto w tym procesie zostanie, no to będzie do końca w procesie walki, tak jak to mówił, załóżmy, w jednej z książek Osho było, że walczysz ciągle, rewolucjonista ciągle walczy, ciągle pojawi się coś nowego do walki, ciągle można o coś innego walczyć i w koło Macieju ten proces się powtarza.
tutaj mówię, też balansuję oso, bo obejrzałem ten film na Netflixie, Bardzo dziki kraj, gdzie tam oso o tej szyli, z którą współpracował, gdzie już byli w Stanach, zbudowali tą całą wielką wioskę i to mówię, były dokumenty, archiwalne wypowiedzi oso, który jak ta szyla mu zawinęła hajs i gdzieś tam wyleciała, no to normalnie tam mówił o niej to, swój, suka i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, tam wyrażał się właśnie w taki no sposób, że ja byłem sam zaskoczony, więc tak jakby też do tej swojej zasady się nie do końca się stosował. Tak samo, ale mówię, no tak samo Jezus się zagotował, jak był w tym, jak był w kościele, czy gdzieś i tam ludzie sobie handlowali te różne, wiadomo, ten, jakby to powiedzieć, ten naród żmijowy sobie tam ogarniał różne jakieś biznesiki i też tam Jezus im to powywalał wszystko, nie? Także od każdego, jakby to powiedzieć, bierzemy to, co najlepsze, od każdego bierzemy to, co pasuje do naszego rozwoju, do naszej świadomości, nie? Żeby nie było, że nie jestem obiektywny, albo że gdzieś tam czegoś, nie wiem, jakieś robię właśnie wychylenia, więc tutaj sami widzicie, że w różnych aspektach na to można spojrzeć i każdy dobiera dla siebie to, co z nim rezonuje, to, co z nim gra, to, co czuje po prostu, bo to każdy z nas jest na swojej indywidualnej drodze. Ale tak jak mówię, tak samo jak po sobie, jeżeli gdzieś przed czymś się wzbraniamy, uciekamy przed czymś, że o, to jest takie i takie, no to później wychylenie w drugą stronę. Jeżeli zamykamy jakąś cząstkę siebie, nie? Jakąś cząstkę siebie, jeżeli zamykamy w jakimś pokoiku, mówimy, nie, ty to jesteś niedobry, tobie tam, ty jesteś nie fair albo coś tam, no to nikt nie chce być zamknięty. Lepiej się z kimś dogadać, lepiej się z kimś prowadzić dialog wewnętrzny i na spokojnie to wszystko przepracowywać, bo właśnie na podstawie tych nieprzepracowanych emocji później troszeczkę na skalę większą się różne rzeczy odklejają, bo są pewnego rodzaju wybuchy niekontrolowane, poprzez które gdzieś tam zbaczamy z obranej trasy i nie jesteśmy w stanie obiektywnie może nie, no nie jesteśmy, no gdzieś tam zbaczamy z trasy na chwilę i mamy lekkie zagmatwania, które oczywiście też są po coś potrzebne, też na tej drodze są takie te sygnały, no bo sami wiecie, że jeżeli mamy jakieś doświadczenia, coś przeżyć, nie, czy jako jednostka, czy jako ludzie na planecie, wszyscy jedna rasa, tak? Jesteśmy wszyscy ludźmi na jednej planecie, więc no fajnie by było się dogadywać, a nie się tłuc, wyzywać i ciągle jakieś konflikty na różnych tłach. Wiecie, no to już religie, to wszystko zostało powymyślane po to, żeby właśnie, to już też nie ma co gadać, żeby ludzi różnić. No ale to już się kończy, ta era już się skończyła, już ta świadomość wybiła sobie do góry. No i ten wielki reset, o którym też niektórzy tam gdzieś tam jeszcze wspominają, no to już się dzieje cały czas, to już się dzieje w tym momencie, to już wiecie, te siły, załóżmy, z tego wychylenia średniokorzystnego, oni wiedzą, że już mi się tam wszystko sypie i tu mogą sobie wymyślać, mogą robić, ale i tak ludzie świadomi, ludzie wolni, ludzie, którzy wiedzą, że wolność jest w nich, ludzie, którzy czują, ludzie, którzy te jasne właśnie, jasno czują, jasno widzą, jasno myślą, wiedzą o co kaman i nie wkręcają się w te gierki, jest wszystko elegancko, bo wiedzą, że co by tamci nie zrobili, to i tak to zostanie zbalansowane. No mówię, Bóg, źródło, wszechświat, to już jest plan, wiecie, plan podnoszenia tutaj w naszej przestrzeni tej świadomości, plan wyciągania tych wibracji w górę. To już wszystko się dzieje i oni sobie mogą sobie jedynie, co sobie mogą, to sobie mogą jeszcze trochę tam poczarować, postraszyć, podstawiać jakieś szopki, ale coraz mniej ludzi w to wierzy. Normalne, teraz będzie jesień, będzie tak jak mówię, tak jak już to mówię, będzie katar, będzie kaszel, będą znowu super ekstra preparaty. Już widziałem, gdzieś mi się wyświetliło, ojejku, pani jakaś tam pogodynka z TVN-u, ojeju, gwiazdy z TVN-u jej pomagają. Że nada, no znowu to samo. Ale to jest wszystko potrzebne, nie? To jest wszystko potrzebne. Może dzięki takim właśnie zabiegom coraz więcej ludzi, też mówię, ogarnia to, co się na świecie dzieje. Cały ten plan gdzieś tam, wiecie, no bo to ktoś mi mówi, ktoś tam mi nieraz powie, że o, oni mają plan, oni przewidują, oni to, oni tamto. No spoko, no niech sobie przewidują, ale no my też kumamy, my też przewidujemy, my też widzimy, my też czytamy właśnie jasno, czysto i jesteśmy w stanie robić swoje, nie podpalać się pod żadne właśnie takie emocje, że oj, my biedni, bo już wyszliśmy dawno z tego schematu ofiary jako ludzie,
Już dawno wyszliśmy z tego schematu ofiary. Już nie ma tego, co było, nie wiem, 10 lat temu, że gdzieś ktoś kontroluje, gdzieś coś się boimy. No nie, każdy już doskonale wie, że wszystko zależy od Twojej perspektywy, od tego, jak Ty patrzysz na świat i od tego, co zasilasz, od tego, w co czujesz, od tego, za czym podążasz. Najlepiej, żeby podążać za swoim wewnętrznym głosem. Każdy, mówię, ma tą drogę dziś podobną, ale pewne aspekty się różnią i każdy jest tutaj po to, żeby doświadczać, rozwijać się. Każdy jest tutaj po to, żeby przeżywać, żeby cieszyć się życiem, po prostu brać wszystko takie, jakie jest, bez oceniania, bez wchodzenia w jakieś tam detale. Jeśli smutno, no to jest Ci smutno, to jeden dzień Ci będzie smutno. Pogadaj ze sobą, dlaczego Ci jest smutno, rozpuść to, rozwiąż i idziesz dalej. Jeśli wesoło na drugi dzień, super, ekstra. Jeśli wesoło, bardzo się cieszymy wszyscy. Tak samo wszystko minie, nie? Zarówno te gorsze, jak i te lepsze dni. Wszystko mija, wszystko się, jakby to powiedzieć, rozpuszcza. Więc tutaj nie ma co się na niczym skupiać, nie ma co się do niczego przywiązywać, ponieważ wszystko przemija. Wszystko jest chwilowe, ulotne i tyle, nie? Więc moi drodzy, tutaj to wahadło, mówię, no ten cały, załóżmy, reset, no to jest po prostu no, kolejny poziom dla ludzkości, tak? Różne już takie rzeczy się działy na naszej planecie. Wystarczy sobie pokopać gdzieś tam w przeszłości, jak ktoś chce, może sobie posprawdzać, że to nie jest pierwszy taki proces, przez który będziemy przechodzili. Tylko takich procesów już było kilka, różnie się to kończyło. Teraz też nie wiadomo, jak się skończy, bo nikt tego nie jest w stanie powiedzieć. Wiecie, no różne rzeczy się dzieją, różne rzeczy przychodzą, mówię, nie mamy wpływu na wszystko, co do nas przychodzi, ale mamy wpływ na to, jak reagujemy, czy się podpalamy, czy właśnie panikujemy, czy jesteśmy spokojni, jesteśmy zbalansowani, zrównoważeni. No mówię, każde jakieś wychylenie w skrajność, w jedną, choć w drugą stronę, no to się później wszystko musi zbalansować, więc jeżeli ktoś na przykład, dobra, zrobimy jakiś przykład żelek. Ktoś na przykład jest fanatykiem żelek, nie? Ktoś uwielbia jej żelki. I z dnia na dzień no, mówi, no nie będę jadł tych żelek. Nie pomijam kwestie zdrowotne, to jest tylko przykład. Przestaje jeść te żelki nagle, ale ma cały czas ochotę zjeść, no i nie je tam, nie wiem, 3 tygodnie tych żelek nie jadł i tak dalej. No i w końcu pęk, nie? No to jak tak to sobie jadł na przykład, nie wiem, pół paczki dziennie, no to ten dzień, w którym pękła ta, jakby to powiedzieć, wolna wola, że jednak sobie zjem, no to nagle na zapas, podświadomie, jeżeli nie jesteśmy gotowi mentalnie do tej decyzji, no to zjemy 20 paczek tych żelek, nie? No, więc tak to działa w różnych aspektach, w czymkolwiek, więc stopniowo, w balansie, w harmonii ze sobą, nic na siłę, wszystko dzieje się w odpowiednim czasie dla Ciebie. Jeżeli czegoś jeszcze teraz nie rozumiemy, nie czujemy, no to widocznie to jeszcze nie jest ten moment. Każdy rozwija się we własnym swoim tempie, we własnym rytmie. I tutaj czy te zdarzenia na świecie, mówię, no sami zobaczcie, że o, chcą kontrolować, mówią, że będzie tak, no to zaraz się pojawia balans po drugiej stronie ludzi, którzy no mówią, no nie da rady, ja tak nie chcę, no nie będzie, nie? Inni ludzie, mówię, walczą, inni wspólne selfie na kapslu. Inni ludzie po prostu no, wyznaczają granice. Ja tutaj uważam, że wyznaczanie granicy jest spoko opcją, no bo mówimy, słuchaj, no bawcie się beze mnie, nie? Nie, ja sobie na głowę nie dam wejść, bawcie się beze mnie, róbcie co chcecie, ale ja będę robiła swoje, ponieważ nie muszę grać w grę, którą ktoś sobie wymyślił. Tak samo w różnych innych aspektach, no nie musimy wybierać tylko pomiędzy A i B, albo tym, co nam podsuwają, możesz sobie wymyślić swoje rozwiązanie. Możesz zrobić tak, jak Ty chcesz, możesz zrobić tak, jak Ty czujesz. Możesz zrobić to, co Ty uważasz za słuszne i za zgodne z Twoim właśnie wnętrzem. No bo o to chodzi, żeby nie kopiować, nie łazić za kimś ślepo, tylko żebyś Ty sobie działała tak, jak Ty uważasz, nie? A to wszystko, co się dzieje na świecie, to jest taka, no już taka, wiecie, no takie podskoki już, tak wiecie, gadają i sami wiecie, że coraz to nowi ludzie, coraz to nowe fale podchodzą, pojawiają się. Jedni już w pewnych miejscach byli, ale każdy wszystkiego po coś musi doświadczyć. Każdy co musi przerobić sobie, musi przerobić tych różnych, wiecie, Plejadian, Draco, wszyscy, tak, tu, technologie, to, tamto i tak dalej. I jak to przerobi, no to później wie, że okej, no odhaczone, dobra, to wiem czemu tak, wiem czemu to. Jadę dalej, nie? Później, wiecie, no różne QAnony, różne Plejadianie, różne jakieś te Gwiezdne Federacje. Z tego miałem bekę, bo jakiś rok temu taki ziomek, taki gościu, pan wysłał mi jakiś tam link, że
wszyscy dostaną jutro, bo tam jakaś Kimberly była czy coś, już nie pamiętam, ale uśmiejem się, co nie miara, że wszyscy dostaną po 333 dolary na drugi dzień, będzie każdy miał przelew i on mi przesprawi konto, nie? Wiecie, no chłop, nie wiem, też, no, nie wiem, trochę starszy ode mnie, albo w moim wieku, może, nie wiem, mam 32, to on tak myślę koło mnie, może gdzieś był. No i ja tylko zapytałem, mówię, no co z ludźmi, którzy nie mają konta, albo mieszkają w jakichś krajach, w których nie ma w ogóle tego, nie? No nie, nie przejmuj się, jutro będzie kasa, nie? No i nie wiem, czy dostaliście tą kasę, czy nie. U mnie na koncie jej nie było w każdym bądź razie. No i dalej niektórzy, wiecie, dalej wierzą, że tam, wiecie, tu dzieci wywożą, teraz znowu wywożą dzieci, wywożą chemikalia, wszystko w koło i to samo jest. Byle był jakiś temat, dowiecie, do klepania i tak dalej. No a to chodzi o to, żeby po prostu samemu siebie rozwijać, przechodzić swoje własne, mówię, ograniczenia, swoje własne procesy, które się u nas pojawiają, które czujemy, że powinniśmy sprawdzić, przepracować, odpuścić, iść w jakimś kierunku, o piórku jak spada, nie będzie widać, żeby iść w jakimś kierunku, chłopaki idą, tu nie zejdę. Moi drodzy, więc to my doświadczamy, my czujemy, w jakim kierunku powinniśmy iść, nie podłączajmy się za czymś, co nam nie służy. Każdy ma wybór, każdy na tej drodze świadomości ma wybór, każdy jest wolną, wielowymiarową istotą, która ma w sobie potencjał do odkrycia, która ma w sobie właśnie wiele wspaniałych cech, które może dzięki procesom, których doświadczamy, sytuacjom, obudzić sobie, poznać siebie właśnie. I o to chodzi, żeby poznać swoją istotę, żeby poznać swoje prawdziwe ja. I wtedy, jak poznamy siebie, to mówimy, o, no to w tym kierunku mogę się też rozwijać. O, takie i takie są moje mocne strony. To i to chciałabym naprawić, dać światu, naprawić sobie, uzdrowić sobie, przekazać, rozwinąć. Tym chciałabym się podzielić. To dla mnie jest wartościowe. Ten kierunek jest dla mnie korzystny w tym momencie. Oczywiście na dzień jutrzejszy nie musi być już korzystny, ale o to chodzi, żeby przechodzić, doświadczać, przepracowywać, rozwijać, wybaczać, odpuszczać, nie nosić uraz, przepracować to wewnętrzne dziecko i wszystko fajnie się zaczyna układać. Perspektywa się poszerza. Widzimy, czujemy, doświadczamy więcej. Jesteśmy bardziej rozwinięci, empatyczni. Jesteśmy po prostu, no, dostrzegamy, czujemy, widzimy więcej. Patrzymy z wielu perspektyw, nie tylko z tej jednej, która jest gdzieś podrzucana. Więc, moi drodzy, działajmy. No działajmy. Każdy w swoim zakresie, tak jak może, każdy tak jak czuje. Ja dzisiaj też jestem taki trochę niewyspany, ale to nic. Dlatego taki trochę może głos mam taki ba, ale no nie wyspałem się dzisiaj, po prostu tu nie spałem. Chyba dziewczynki też tam w nocy się kręciły. Ja mam taki sen, że gdzieś mnie puknie, stuknie, coś, to się zaraz budzę. Więc dzisiaj trochę się nie wyspałem, bo jeszcze jakieś te, co to był, jakiś nów chyba był, a ja mam, nie wiem, jakieś pełnie, coś ten, to nieraz mam taki sen bardziej wrażliwszy i tak się trochę rozstrajam, powiedzmy. Ale to nie jest też żadne tam jakieś nie wiadomo co, bo to jak sobie łopatą pomacham trochę na działce, to wtedy żadna pełnia, żadne nic nie ma na mnie wpływu. Więc wszystko jest po coś i mówię, to od nas zależy, mówię, jak się zachowujemy, jak reagujemy, jak przechodzimy pewne rzeczy, nie? No tutaj idę teraz do przedszkola po dziewczynki, bo teraz są takie dyżury i tu na osiedlu, na którym się właśnie wychowałem, tu jest technikum, tam jest przedszkole. Tutaj najwięcej czasu na tym osiedlu spędziłem, z babcią jak sobie żyłem, bardzo lubię tu zawsze przychodzić, mnóstwo spoko emocji, mnóstwo spoko uczuć, mnóstwo dobrych wspomnień. Więc tyle myślę w dniu dzisiejszym, bardzo Wam dziękuję za wszelkie wsparcie, rozmowy, pomysły i różne rzeczy, które też mi podsyłacie. Tak jak mówię, wszystkie jakieś tam linki są pod filmem. Także moi drodzy, wspaniałego dnia. Życzę Wam dużo, 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 dużo czego. Dużo dzisiaj ciepła, pogody, uśmiechu, wyrozumiałości, miłości, cierpliwości do wszystkich, akceptacji i zrozumienia. Wszystkiego dobrego, kochani. Do zobaczenia, do usłyszenia. Pozdrawiam serdecznie. Działajmy, bądźmy odważni. Słuchajmy się intuicji serducha. Na razie.